Witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj takie małe kolumienki. Takie Ibiza. TXM15, czyli na 15-calowym głośniku. Ale się nie łudźcie, to basu nie ma. Od razu wam mówię. W tej coś w środku lata. Trzeba ją rozkręcić, także przy okazji zobaczymy, na czym to jest zrobione. Jaki to ma wzmacniacz, w jakiej klasie. Słuchajcie, to jest tak. Kupujemy 400, jak tu jest napisane, 400 na maksymalnie moc szczytowa 800, nie? A teraz przyciemnimy trochę światło. Gdzieś tutaj było w pierwszej adnotacji o 8 ohm impedancja, 21 kilowagi, pasmo przenoszenia od 45 wzwyż do 20 kHz, od 45 Hz. Tutaj jest napisane Power Max 400 W, Peak 800 W. A tutaj zaraz obok czytamy, zobaczcie. TM15 amp, czyli to Power Max RMS 150 W. Nie wiem, czy to było widać, czy nie. Power Max 150 W. TM15 amp. Czyli nie wiem, dane chińskie i dane w RMS-ie, w ogóle to jest co inna bajka. Dzisiaj sobie zobaczymy, co tam w niej lata na początek, a jak ją rozbierzemy, bo jest kupa tych śrubków tutaj do rozkręcenia, a po prostu za chwilkę, jak już to się ogarnie, przymierzymy ten wzmacniacz, wiecie, bo trzeba to przymierzyć, no. Czekajcie, bo tutaj już zaczepiam chyba klawiaturę, muszę tę klawiaturę od komputera położyć. No tak, co mi się stało? Pierwsza kamerka padła. Ja to praktycznie robię live, także bez montażu. Część śrubek wykręciłem, zanim zacząłem nagrywać. Gdzie ten magnes jest? Kurczę, jest. Jeszcze nie chcę wyjść. Prawdopodobnie tu jest zaczep uwalony, dlatego ten zaczep może w środku latać. No bo tutaj coś... O, ta wyszła śruba. Tu rozkręcone. To co jeszcze? Tutaj jeszcze ta jedna. Dobra, zobaczmy, czy to się da rozpołowić. To coś. Się da. Coś oczywiście poleciało. O kurde, jaka lipa, panie. Tulejki ułamane. Jaka China. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, może się uda mi... Może najpierw wykręcimy ten... Tu uszy są pourywane, trzy. Będziemy kleić. Przede wszystkim tak. Rozlutujmy sobie te głośniki, odlutujmy. Bo tutaj z tego, co widzę, one są przylutowane na stałe. To jest z lutnicy kawałek. Moment, czy ta kamerka działa już? Nie. Moment. Zaraz będzie działać, momencik. Ja tylko tutaj muszę sobie tu ustawić światło na niej. Okej. Czemu tak, kurde, śmiesznie? Momencik.
podgląd. Bo tu nie mamy podglądu. Dobra, słuchajcie, mamy podgląd. Z tej kamerki, dobra. Lodownica. Odblokujmy sobie minus. Okej. No i dobra, tu jeszcze mamy co? Mamy piątkę. Okej. I wyciągnijmy. O, właśnie, coś tego tam. Wyciągnijmy przód. Cały przód z głośnikami. Zaraz obadamy sobie te głośniki, ale najpierw wzmacniacz. Słuchajcie, zobaczymy, co tu wypadnie. O, właśnie. O właśnie, wszystko do klejenia. 4 zaczepy, 5, 5 zaczepów, 6. Ciekawe, gdzie spadła. Tadam! No to teraz dopiero się zaczyna, kurde, szok, że tak powiem, co dla niektórych. Dla mnie osobiście też. Preamp jak preamp. Ale to, co tutaj siedzi na tym scalaku, to jestem, kurde, wiecie co, aż szkoda gadać. No szkoda słów, kurde. Szkoda słów. No to sobie może poświecimy tutaj i teraz tak. Zróbmy sobie tę kamerkę. Zobaczcie. Końcówka mocy. Powiem brzydko. Albo nie powiem, dobra. Nie chce mi się wypiki. Ale tutaj co drugie słowo to by było pi, 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 pi. Preamp, zaraz zobaczymy, na jakich to jest scalakach ten preamp, o ile tam się mi jakoś podejrze. Dobra, czekajcie. Może zróbmy tak, przewróćmy je sobie tu. Weźmy lampeczkę do środka. I trochę poszperamy. Co to jest za scalak? Moment, niech to sobie łapnie ostrość. Moment. Czyżby wymazali? Nie. I o ten cefir? Nie. Nie mogę zobaczyć. Nie widzę. Zaraz zobaczymy moment. Przyszedłem to. Może łatwiej teraz ostrość. CD2399 to jest jakiś przełącznik. Tutaj dalej co tu mamy? Gniazda, jakiś tam preamp. Może być w SMD z drugiej strony. Zaraz zobaczymy, co tu mamy z drugiej strony. Trochę poszperamy w niej. Czy w ogóle tam mamy coś z drugiej strony? Nie, nie mamy żadnych SMD. A tu? Też nie mamy. No to teraz sprawdźmy sobie końcówkę mocy. Zobaczcie, to jest cała jej filtracja. Te dwa kondensatory normalnie zrobione jak SPL, mało tego się ruszają. Czyżby ten już był wypchnięty? Pewnie już wypchnięty. Sprawdźmy, co to za końcówka siedzi.
jeszcze kabelki, moment. Tutaj mamy te kabelki. TDA 72. Moment, bo ciemno. Ręce mnie latają, słuchajcie. Nie wiem, czy tam dojdzie, czy się puszczy, czy nie. Może będzie widać za kondensatorów. Kurde. No nie, ma światła. TDA 7294, tak? Dobrze myślę? No, łapaj ostrość. TDA 7294. Słuchajcie, cała końcówka mocy na jednym stalaku, kurwa, 100-watowy transformator. Jakie to, kurwa, 150 watów? Nawet nie ma tyle. Przepraszam za wyrażenie, ale... Jestem bardzo, bardzo, kurde, zdenerwowany tą kolumną. Powiem tak, jeśli chodzi o moją opinię, to jest gówno jak ich mało. Zostało przepłacone za tą kolumnę. Osobiście dałem się wrobić w bambuko, że tak powiem. W konia. Pomyślałem, że to troszeczkę lepiej. TDA 7294, tak? TDA 7294. Tu zaczepy do klejenia. No, będziemy kleić te zaczepy. A my sobie teraz weźmy, sprawdźmy. TDA 7294. TDA 7294, tak? Moment, moment. Coś jest na... Dobra. Dobra. TDA 7294. Stowart mono. Amplifier. Jakie 150 W w RMS-ie? Demos Audio Amplifier. No dobra, no, zobaczymy tutaj do tej drobiny. Co to takiego jest? Czekajcie, jeszcze tylko tutaj głośno zdjąłem. Dobra. 100 W Demos Audio Amplifier. No to standby TFIDD. Plus minus 40 V. Waj 7 Oma. Nie, R6. Myślałem, że tego, że kolumna. No to teraz zobaczmy, w jakim to jest standardzie. 35 V 8 ohm RMS, 35 V 8 ohm, 31 przy 6 ohmach, 27 V przy 4 ohmach. 27 V to nie trzeba mierzyć, mamy notę katalogową na 100%, to tak jest, plus minus 3%, może 5%. Pamiętacie coś z ostatnich odcinków, jak pomiary robiłem? To pomiary robiłem właśnie za pomocą oscyloskopu do załamania i tutaj mamy, o, tu mamy przy 4 ohmach 27 V. Zobaczymy przy 4 ohmach ile ona ma mocy. 27 razy 27. Momencik. 27 razy 27 podzielić przez 4. 182 W przy 4 ohmach. Nie sądzę. Naprawdę nie sądzę. To jest coś mało niewiary. Podobne, że tak powiem, nie daje wiary do tego układu.
Tylko przy zniekształceniach niesamowitych prawdopodobnie. Plus minus 10%, to zasilanie to nie. Zaraz zobaczymy. 20 Hz, 20 kHz PO 1 W frekwencji. Przy 1 W miała takie łatwe przenoszenia. Gdzie są zniekształcenia? No jakby nie było, słuchajcie, to jest zwykły standardowy układ wzmacniacza. To nie jest nawet klasa D, tylko klasa AB. Tak, stała jest w klasie AB. Tylko na MOSFETcie, no. Na MOSFETach, no inaczej nie. AB, klasa AB, słuchajcie, tak jest, klasa AB. Gdzie te zniekształcenia? Co pewnie Was interesuje z niekształcenia tego stalaka? Power peak 10 A. Przez nóżkę 1 mm kwadrat. Nawet mniejszą. 0,8 mm. 10 A. Dobra. No, nie widzę tutaj zniekształceń. Słuchajcie, tutaj coś jest harmonic distortion przy 5 watach, 1 kHz pomiar 1/10. 1/10 maksymalnie 0,1% zniekształcenia, tak? Nie wiem, czy dobrze to czytam, ale mi się chyba tak wydaje. 1/10 zniekształceń to już jest bardzo dużo. No dobra, no nota katalogowa, jak nota katalogowa, będziemy dalej sobie czytać. Ja mam rozpiskę elementów do tego wzmacniacza. O, tutaj może będzie coś. No, harmoniczne też są, ale nie ma właśnie zniekształceń. Chińczyk się schyczył, nie podaje. No na pewno gdzieś tam jest, bo tam było 1/10, nie? Full protection, a tutaj będzie automoting, że tak, w pełni zabezpieczenie jest przeciwzwarciowe, wyłącza muting za pomocą CMOS. Później, co tu jest też jeszcze? Dobra, słuchajcie, mało ważne. Tu mamy cały układ takiego wzmacniacza, tak? W klasie H. Z dodatkowymi tranzystorami. Dobrze, nie, to zabezpieczenie jest. On może pracować tak o plus minus 20 V. Zobaczcie, o, tutaj fajnie widać. Plus minus 20 V pracuje ciągle i plus minus 40 przez PDX54 za źródłem BC393 i tutaj tak samo, tutaj jest Derlington, no też tak samo BC PDX53, czyli NPN, tu jest PNP i można zrobić w mostku H, czyli po prostu, żeby układ się tak nie grzał do tego. No zaraz zobaczymy. O, i tu mamy płytkę, słuchajcie. No i ta płytka to nie jest to samo, co jest tutaj, na 100% nie, tutaj jest inaczej, tu jest mniejsza.
To teraz tak, bierzemy na stół, słuchajcie, tą kolumnę. Może jeszcze zanim ją weźmiemy, już połamamy kolejne odgami. Wszystkie końcówki połamy. Jeszcze Lisiński raz bierzemy. Ma też szklano, będziemy brać zaraz i będziemy coś tu działać. Weźmy sobie, zobaczmy, co to jest za woofer. Nic oczywiście nie ma, bo to kina. Średnica cewki mnie interesuje. Średnica cewki 2,5 cala gdzieś będzie, słuchajcie. Albo 2 cale. Nietypowa. Gdzie jest suchmiarka? Może się uda mi podejść chociaż suchmiarką i razy oko chociaż, żeby... To czy to jest żadnych opiłków? Średnica cewki przy koszu ma 6 cm. Tak pi razy oko po zewnętrznej, to nie wiem ile tam ona może mieć. Może mieć 2,5 cala, tak jak mówiłem. Dobrze, jest 2,5 cala. Twitter, czyli driver. Wykręci się, czy się nie wykręci? A, trzeba będzie pewnie przewody wylutowywać. Ach, jejku, tak zrobili, jakby chcieli oni mogli. A tutaj się nie dojdzie do środka, trzeba go najpierw wylutować, wykręcić. Chciałbym zobaczyć jakaś średnica cewki. Słuchajcie, w sopranie. To będzie z paskiem. Tu będzie plus na czerwono. Plus na czerwono, bez paska. No dobra. To jest zwykła kopułka. Nic czym się nie różni, słuchajcie, od tych naszych polskich kopułek. Zwykła kopułeczka siedzi, widać jak są rozmieszczone te rozmieszczone śruby. Tu więcej niż 1,75 to nie ma. To będzie gdzieś o tyle tej kopułki. No tak, 1,25, sorry, 1,20, zwykła kopułeczka. Zwykła kopułka. Oczywiście wszystko plastik, made in China, z magnezem. Wszystko kruche i badziewie. Kawałeczek z lutnicy. Nie wiem po co. Nie, no dobrze, nie będę. Dobra. Okej, okay, dokręcony. To jest tak, plus ten. Plus. Minus. Dobra. No dobra, 2,5 cala i zwykła kopułka, szału nie ma. Wzmacniasz. Szału nie ma. Nie wiem, czy go czasem tutaj nie wykręcić stąd, wiecie, i nie
grupy mi przykleić tego kondensatora. 50 voltów. Jaka filtracja? Ile mikro? 3300 mikro na 50 voltów. Jeden. Szok. Szok, że takie badziewie potrafią ludziom wciskać, że to ma 400-800 watów. Co to kurde jest w ogóle? To ja wam teraz pokażę, co to jest. To jest takie gówno. Ibiza. Pozdrawiam. Moje zdanie. To jest tylko wyłącznie moje zdanie. Dobra, ja biorę ją tutaj, zaraz będę żywicę rozrabiał. Ma też szklaną jakiś zestaw naprawczy, będziemy kleić te wszystkie. Tam chyba z 4 odpadły. Z 6 to kurde tutaj, o, jeden odpadł ten duży. O, ze śrubą w środku. Z dwóch stron puścił. Jest 5 czy 6, ona nigdzie nie była rzucana, słuchajcie. 5 czy 6 tych małych zaczepów. Tutaj tylko co drugi prawdopodobnie trzyma. Od basu? Od czego to wypuściło? Jeśli to jest takie kruche, no to... bez sensu. Pozdrawiam. Łapeczki do góry stawiajcie. I teraz tak, jest 5519 osób, widzów. A oglądalność 1400 w ciągu doby, tylko. Także zapraszam do naciśnięcia tego dzwoneczka, bo inaczej te YouTube sam, jeśli chcesz zobaczyć, czy jeszcze mnie subskrybujesz, to musisz nacisnąć ten dzwoneczek, bo YouTube sam wyrzuca po prostu, no, kasuje subskrypcję, nie? No i przestał płacić od 3 miesięcy. Pozdrawiam.